Siemanko ludzie, z tej strony Gryfciu, witam was w kolejnym odcinku PIO, czyli pytań i odpowiedzi. Słuchajcie, dzisiaj mamy, powiedzmy, trochę mniej pytań, bo jest ich tylko 6, natomiast myślę, że będą wam się podobały. Czy jeszcze mam coś do powiedzenia? Ogólnie chciałbym, żeby pytania i odpowiedzi wychodziły co najmniej raz w tygodniu, natomiast nie wiem, jak to będzie z pytaniami z waszej strony, ale będę się starał to robić tak, żeby były. Natomiast zobaczymy, wszystko się tak naprawdę okaże. No ale dobra, przejdźmy sobie do pierwszego pytania. Jaki jest twój ulubiony sport? Słuchajcie, jeżeli chodzi o mój ulubiony sport, to chyba nie mam jakiegoś takiego większego faworyta, może jest ich, ale parę. Ze względu na to, że swego czasu trenowałem boks i szczerze wam powiem, że uwielbiam boksować. To jest mój, że tak powiem, jakby to nazwać, brakuje mi słowa, no ale uwielbiam to robić, no i gdy tylko mogę, to robię. Natomiast drugą taką rzeczą jest na pewno bieganie, znaczy ogółem jeżeli jest cieplej, bo jeżeli jest zimno, to mi się po prostu nie chce, bo wychodzę z takiego założenia, że jak jest zimno i już czuję, że jestem delikatnie chorawy, jakbym poszedł biegać, to wiem, że przez 2 tygodnie będę leżał w łóżku i to nie ma najmniejszego, słuchajcie, sensu wtedy. No bo tak szczerze powiedziawszy, mogę sobie pójść biegać, fajnie, ale jeżeli mam być chory, no to tak trochę bieda, nie? Natomiast w lecie, owszem, biegam co najmniej raz, 2 razy w tygodniu. Tak dla rozrywki czasami z chęci zarobienia trochę. No bo jak wiecie, jestem sędzią piłkarskim, no i jakby nie było zabieganie i zamyślenie, podczas biegania mi płacą, więc mniej więcej tak to wygląda. No i tak jak już wspomniałem przed chwilą, to był trzeci mój ulubiony sport, czyli sędziowanie. Chociaż nie wiem, czy to jest sport, czy to już jest zawód. Tak szczerze powiedziawszy, znaczy zawód na pewno nie jest, bo amatorsko nie można tego nazwać zawodem. No i to w sumie tyle, jeżeli chodzi o sporty, bo tu nie ma się co za bardzo, że tak powiem, rozwodzić. To jest jakoby takie, no dość krótkie pytanie, dość krótka odpowiedź, bym powiedział. Także przejdźmy sobie do następnego. Czy byłaby szansa, aby Metin pojawił się kiedyś na twoim kanale? Okej, słuchajcie, jeżeli chodzi o to drugie pytanie, szczerze wam powiem, że nie wiem, bo tak naprawdę to zależy od was, czy pojawi się Metin na moim kanale, ze względu na to, że planuję zrobić coś takiego jak seria dla widzów, czy też seria widzów, o, to może tak by to lepiej brzmiało, że wy będziecie wybierać, jaką chcecie serię i po prostu jedna z, powiedzmy, 4-5 serii, bo tak mniej więcej to wygląda u mnie na kanale, 4-5 serii, że leci na raz. 4-5 serii to będzie wasza seria, którą wy będziecie chcieli oglądać. Będzie taka ankietka fajna, ale to tam nie wiem, czy już będzie, jak ten filmik wyjdzie, czy nie. Nie wiem, powiem wam szczerze, muszę sobie to przemyśleć, ale będzie taka ankieta, dostaniecie ją, będziecie mogli sobie wybrać, w jakie gry będziecie chcieli, żebym zagrał. Natomiast czy pojawi się na kanale, bo tego nie wyjaśniłem. Jest to możliwe z tego względu, że mam cholerny sentyment do tej gry. Natomiast nie wiem, bo no to jest takie rozważanie na długie godziny tak naprawdę, bo może to wywołać spory zamęt, bądź też sporą niechęć, czy też sporą chęć. To jest gra taka bardzo, że tak powiem, kontrowersyjna, jeżeli chodzi o te czasy i no, Tibia i Metin, no to są takie dwie gry bardzo kontrowersyjne. Natomiast czy coś jeszcze do tego tematu? Nie, myślę, że wyjaśniłem wam mniej więcej to, co miałem. Natomiast przejdziemy sobie do następnego pytania. Jak zaczęła się twoja kariera na YouTube? Od kiedy nagrywasz filmy? Słuchajcie, jeżeli chodzi o mojego YouTube'a, no to pierwszy filmik, który wypuściłem, to był oczywiście pierwszy filmik z Gothica 3, Wprowadzenie się nazywał dokładnie. Wypuściłem go 23 marca 2013 roku, czyli raptem prawie 3 lata temu. I szczerze powiedziawszy, dodawałem te filmiki nieregularnie, to znaczy jak tam mogłem, bo mniej więcej wyglądało to tak, że raz, że renderowałem te filmiki po 5 godzin, dwa, że wrzucały się one po 8, 9, czasami 10 godzin na YouTube'a, więc wyglądało to tak, że jeżeli chciałbym wypuszczać 2-3 filmiki dziennie, no to musiałbym się chyba, pochlastać. Albo nagrywać po prostu miesiąc wcześniej i jeszcze miesiąc wcześniej wrzucać.
To, czyli musiałbym nagrać to 2 miesiące wcześniej, żeby miesiąc wcześniej to wrzucić, żeby było po 2 filmiki na kanale. No i to się, tak powiem wam szczerze, łączyło trochę z cudem. Natomiast nagrałem wtedy chyba 60 odcinków? 60? Chyba 60, tak? 66, 7, 4? No dobra, ale coś koło 60 odcinków Gotika, słuchajcie, jakieś tam Wartundery, jakieś tam pierdółki, więc mniej więcej tak to się zaczęło. No i teraz we wrześniu 2015 roku stwierdziłem, że pora do tego wrócić ze względu na to, że mam czas, mam lepszego neta, mam większe możliwości i tak jakoś to wyszło, że jestem tutaj, że wrzucam wam te filmiki po co najmniej 2 dziennie. Staram się to urozmaicać, robić tego jak najwięcej, jak najlepiej. Natomiast no nie zawsze wystarcza mi czasu, bo powiem wam szczerze, że no nagrywanie na YouTube'a, wrzucanie i montowanie jest cholernie czasochłonne, cholernie dużo życia zbiera, że tak powiem. Tyle dobrze, że mam trochę czasu, więc jest jak to robić. Czy coś jeszcze tam do tego pytania? Jeszcze sobie przeczytam, od kiedy nagrywasz filmy. No to myślę, że już wszystko wam wytłumaczyłem, jeżeli chodzi o to. Dzisiaj strasznie krótkie odpowiedzi z tego, co widzę, no ale mniej więcej krótkie pytania, krótkie odpowiedzi. Bardzo treściwie staram się wam odpowiadać. Moja kariera na YouTube, wiecie co? Czytam to pytanie i się śmieję, bo no nie można tego nazwać karierą, tak szczerze powiedziawszy. No chyba, że będę miał 10 milionów subów. Chociaż nigdy prawdopodobnie do tego nie dojdziesz, miał 10 milionów. Natomiast jakieś tam 100 tysięcy by fajnie by było mieć. Mam jakiś tam cel sobie założony, słuchajcie, i chciałbym jak najbardziej sprostać temu. Bo jakby nie mówić, marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia, także warto sobie wyznaczać w życiu cele i do nich dążyć. No ale zobaczymy, jak to będzie, póki co to studiuję, mam dużo czasu, więc wrzucam wam, kiedy mogę, jak mogę i że mogę, to wam wrzucam tyle, ile jest. No, także to tyle, jeżeli chodzi o to pytanie, przejdźmy sobie do następnego. Czy jesteś w wojsku? Okej, słuchajcie, to pytanie rozbawiło mnie dosłownie do łez, no bo, kurde, jakby wam to wytłumaczyć, no nie jestem w wojsku, nigdy nie byłem, a szkoda, bo było to moje marzenie z dzieciństwa, żeby zostać żołnierzem, żeby strzelać, taka sytuacja, natomiast przez dłuższy okres czasu, to znaczy przez jakieś 2-3 lata byłem w Strzelcu, także wszystkich chłopaków ze Strzelca serdecznie pozdrawiam. Natomiast teraz już nie jestem ze względu na to, że się przeprowadziłem po prostu, no i tutaj jakoby możliwości są trochę ograniczone, bo nawet jakbym chciał, to w weekendy mam niestety studia, pracę, więc ciężko by było to pogodzić, a Strzelec tylko w weekendy się odbywa, więc no nie ma takiej, że tak powiem, większej szansy na powodzenie tego, więc jakoby teraz jestem bez mojego głównego hobby. No i wygląda to mniej więcej jak wygląda, słuchajcie, Strzelcem ogólnie zostaje się na całe życie, bo składa się przyrzeczenie. Przyrzeczenie się składa, wiąże się serce z krajem i mniej więcej tak to wygląda. Prawie jak wojsko, tylko że nikt ci za to nie płaci. Sam w sumie za to płacisz, sam sobie kupujesz sprzęt, wszystko robisz sam. I dla siebie przede wszystkim. No nie tylko dla siebie w sumie, bo też dla ojczyzny, ale przede wszystkim dla siebie, dlatego żeby móc obronić swoją rodzinę w przyszłości. I tak dalej. Jeżeli ktoś był w Strzelcu, to dobrze rozumie, o czym mówię i pewnie chciałby dodać coś więcej, natomiast no ograniczmy się na razie przy tym, nie będę się rozwodził przy tym temacie, no bo jakby to powiedzieć, to jest temat rzeka i można by było o tym gadać godzinami. Także to tyle. Jezus, jak ja skaczę dzisiaj szybko dość po tych pytaniach. To jest taki hardcore, bo wyjdzie mi 10 minut, kurde, z tych pytań i odpowiedzi i to takie trochę nie bardzo. No ale dobra, przejdźmy sobie do następnego pytania, żeby tutaj bardziej nie przedłużać i tak dalej. Ile gier liczy twoja kolekcja? Chodzi o gry pudełkowe, jak i cyfrowe. Słuchajcie, tym pytaniem zmusiliście mnie do tego, żebym przegrzebał wszystkie pudła, które tutaj mam. I żebym policzył sobie, ile tam tego jest. Więc tak, zacznijmy od może tych przyjemniejszych, czyli tych, których nie ma tutaj przy nas, bo mniej więcej tak to jest. Przyjemniejsze to są te, które nie zabierają miejsca, ale z drugiej strony nie są wcale tak bardzo przyjemne, bo ja jednak wolę wziąć, poczekajcie chwilę, ja wam pokażę, wolę wziąć sobie to pudełeczko takie, rozłożyć sobie, słuchajcie, tu jest mapa, tutaj te sprawy, nie? I mniej więcej
zawąchać się, bo pachnie to co najmniej pięknie. Kto lubi kolekcjonować gry, ten wie, o czym mówię. Natomiast... dobra, udało mi się to schować. Natomiast jeżeli chodzi o gry cyfrowe, bo o tym zacząłem mówić i nie skończyłem. Na Steamie, bo mam to na trzech platformach, tak powiedzmy, na trzech. Na trzech platformach tak mniej więcej, więc powiedzmy, na Steamie mam 83 gry. Ja nie kupuję gier. Ja je krakuję, ściągam te sprawy. Kurwa, 83 gry. Ktoś mnie zabije, jak tego posłucha. Na Uplayu mam około 20 gier. Nie ściągają Uplaya, że wam powiem, żeby to dokładnie sprawdzić, ale z tego co pamiętam, tam jest tak. Prawie wszystkie Tom Clancy'sy od Sprinter serii po tych normalne, znaczy po te normalne. Na pewno 3 Assassiny, na pewno Far Cry'e i coś jeszcze. No ale powiedzmy, że jest tego około 20, bo mniej więcej tak to wychodzi. Na Originie mam 37 gier, także też ich jest w pizdu. No i to w sumie tyle, jeżeli chodzi o wersje cyfrowe, no bo tam jakieś pierdółki, które gdzieś tam ściągane, to inna sprawa. Znaczy na innych platformach, no bo ciężko by było się tego doliczyć tak naprawdę. Natomiast dobra, przejdźmy sobie do wersji pudełkowych. Wersji pudełkowych mam też około 20, ze względu na to, że naliczyłem 19, natomiast parę mi uciekło. Wkurwiają mnie te muszki, ja je rozpierdolę tutaj normalnie, kurwa. Nie wiem, skąd one się biorą, kurwa, bo tu nie ma żadnego żarcia w tym pokoju, a one cały czas, kurwa, się mnożą, suki jebane, kurwa, owocówki pierdolone. No, ale odpowiedziałem wam chyba na to pytanie, tak mi się wydaje, przynajmniej, że odpowiedziałem wam. Także przejdźmy sobie do następnego. Jakich serii w przyszłości będzie można się spodziewać na twoim kanale? Okej, słuchajcie, jeżeli chodzi o to pytanie, to przede wszystkim nie chcę wam niczego obiecywać, bo czasami jest tak, że powiem, że nagramy coś, natomiast w czasie wychodzi to mniej więcej tak, że przekładam to i przekładam i przekładam i wszystkie inne gry są ważniejsze, ale nie ta, o której mówiłem, dlatego nie chcę nic obiecywać. To jest tylko tak w gwoli informacji, żebyście wiedzieli, co może pojawić się na kanale, natomiast nie jest to powiedziane, że to się na pewno pojawi. Na pewno pojawi się... Na pewno pojawi się u mnie The Forest, ponieważ jest to zaplanowane na luty, więc na teraz w sumie, bo dzisiaj jest 1 luty, kurwa, jak to nagrywam. Wy to dostaniecie pewnie 2 albo 3, nie jestem dokładnie pewny. Natomiast kolejne rzeczy to są 3. i 4. część Far Cry'a, bo mam ją i chciałbym je 2 przejść dla was, ale to są takie sandboxy dość długie, więc nie wiem kiedy, nie wiem jak. Natomiast to jest inna sprawa. Następną sprawą jest Dragon Age, cała seria, bo to jest 1, 2 i 3, czyli Inkwizycja, to jest do przejścia, to bym chciał wam pokazać zdecydowanie, ze względu na to, że Dragon Age mnie tak, kurwa, pochłonął, jak zagrałem w niego pierwszy raz, że nie byłem w stanie się od niego odkuć w przeciągu tygodnia. I szczerze wam powiem, że Dragon Age 1 przeszedłem chyba w 5 dni, a zagrałem 28 chyba godzin w niego, więc możecie sobie to tam przekalkulować mniej więcej, jak to wygląda. Natomiast co jeszcze? Na pewno chciałbym ograć wcześniejsze części Gothica. Ja już to obiecywałem 2 lata czy 3 lata temu, natomiast chciałbym to ograć ze względu na to, że Gothic jest moją ulubioną serią, no i co ja poradzę? Co dalej? Wcześniejsze części GTA, na pewno GTA 4, ponieważ ją tutaj gdzieś mam jeszcze nawet na dole w pudełku, więc warto by było ją też ograć i wam pokazać. Natomiast czy jakieś wcześniejsze części, jeszcze wcześniejsze, czyli jakaś trójka, jakieś San Andreasy i cała reszta, nie wiem, nie jestem w stanie wam w tym momencie powiedzieć, muszę się głęboko nad tym zastanowić. Przede wszystkim musimy to jakoś rozłożyć w czasie, bo jakbym chciał wszystkie te duże serie naraz wyprowadzić, to szczerze wam powiem, nie wiem, co bym z tym zrobił, nie wiem, jak bym to ułożył, żeby to skończyć, ale mniej więcej będzie to wyglądało tak, że jedna długa seria będzie po tej serii, która się kończy, tej długiej, no bo szczerze wam powiem, że stawiam też na krótsze produkcje, jakby nie było, no bo one jakby dodają urozmaicenia, no bo jeżeli będziemy się kręcić wokół 4 takich samych gier przez 3 miesiące, no to w końcu wam się to znudzi i nie przyciągnie to nowych widzów, a zależy mi na tym, żeby było was jak najwięcej. Ale przejdźmy dalej. Na pewno będą 2 części kolejne Just Cause'a, whatever, jak to brzmi, tak brzmi. Nie czepiajcie się mojego angielskiego, bo jest jaki jest i takie jest życie w sumie. Każdy popełnia błędy.
Wygląda trochę jak Dawn bez szyi, jak tak robię, ale to jest inna sprawa, więc będą na pewno dwie części Jaskosa. Co dalej? Będą wcześniejsze Wiedźminy, o ile je kupię w ogóle, dlatego mówię, nie chcę nic obiecywać, ale chciałbym, żeby były, więc fajnie by było, jakbyśmy przeszli Gotika i Wiedźmina do samego końca, znaczy od samego końca do samego początku w sumie, bo zaczęliśmy jak zwykle od dupy strony, czyli od końca. Natomiast czy coś jeszcze, nie wiem, nie jestem wam w stanie w tym momencie powiedzieć, będę starał się jak najbardziej urozmaicać wam tutaj życie na moim kanale, dlatego dodaję co dodaję. Słuchajcie, czy coś jeszcze, nie wiem, nie jestem w stanie wam powiedzieć, jeżeli będzie się coś pojawiało, jak najbardziej będę chciał wam to pokazać, jeżeli chodzi o nowe gry. Natomiast jeżeli coś sobie ułożę w głowie, jakieś gierki, to też będę chciał je wam pokazać. Będę tam patrzył od czasu do czasu, co się pojawia w tych takich najlepszych grach i będę je wam pokazywał po prostu. Dla tych, którzy jeszcze nie zdążyli zagrać, a chcieliby. Takie let's play'e czy gameplay'e są bardzo pomocne ze względu na to, że decydują o tym, czy zagramy w tą grę, czy nie. Czy zdecydujemy się na nią, czy też nie. No ale to wszystko, słuchajcie, jeżeli chodzi o te pytania i odpowiedzi. Mam nadzieję, że odpowiedziałem wam tak, jakbyście chcieli, bądź w przybliżeniu chociaż trochę. To w sumie tyle, słuchajcie, jeżeli będziecie chcieli kolejne pytania i odpowiedzi, to jak najbardziej zadawajcie pytania pod tym filmikiem z takim nawiasem kwadratowym i P w środku. To będzie coś, co będzie was wyróżniać, jeżeli o to chodzi, więc bardzo chętnie, bardzo was zapraszam do tego, abyście to robili. Bardzo chętnie, żebyście to robili, bo fajnie by było, lubię wam odpowiadać na te pytania, bo tak naprawdę mam przynajmniej co robić, słuchajcie. Mam co robić, a że kamera mnie kocha. No to jest jak jest, słuchajcie, lubię gadać do was, dla was, więc zadawajcie pytania, słuchajcie, będę wam bardzo chętnie odpowiadał. Tak jak mówiłem, chciałbym zrobić to, te pytania i odpowiedzi przynajmniej raz w tygodniu, także zasypujcie mnie masą pytań, będę wybierał 5, 6, 7, 8, 9, 10 najlepszych i będę po prostu to układał, a resztę będę sobie odkładał tam na taki stosik i po prostu będę z nich później na następny wybierał, jeżeli będzie ich powyżej tam 10, no to będę po prostu odkładał to na następne pytania i odpowiedzi i tak w kółko, i tak w kółko, i tak w kółko i może jeżeli Bóg da, to w 2017 skończymy na 30 paru odcinkach pytań i odpowiedzi, będziecie wiedzieć już o mnie wszystko i po prostu nie będziecie już chcieli zadawać pytań. No ale myślę, że tak się nie stanie, że będziecie chcieli dalej pytać, że zawsze się pojawi coś nowego, coś fajnego. Także słuchajcie, to tyle. Dzięki wam za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Oprócz pytań jeszcze jakiś komentarz. No i zachęcam was, tak jak mówiłem, do pytania, do pisania pytań, whatever. Dzięki za oglądanie, no i zapraszam was do następnych. Na razie, no i cześć.